Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Dziś coś specjalnego. Wydarzy się naprawdę rzecz, o której marzyłem. Pogramy sobie razem z Ostrym w FIFA. Naprawdę przyjemność po mojej stronie. Po mojej również. Słuchajcie, na kanale EA Sports Polska zobaczycie cały odcinek, ale oprócz mnie oczywiście jest ekipa, jest Jacob, jest United i jest Urbix. A teraz mała zapowiedź, paczuszka z ikoną dla ciebie do otworzenia. Na kata. Na kata? Na kata. A czekaj, jestem specjalistą od nakaty. Ważne, że jest ikona. Ważne, że jest ikona. O, nie, no to jest. No kata, na kata. A czyli odcinek będzie dobry. Na ich godzinie wybierali wybór. Nie pozostaje mi w takim razie nic innego, jak zaprosić was na cały odcinek pod spodem. Link w opisie, a my lecimy. No cóż, i po tym wstępie czas przejść do odcinka. Dziś ostatni odcinek Obsesji Doskonałości. Dziś kończy się ta seria. Zobaczycie cały skład złożony właśnie z ikon. Zobaczycie, jak to wszystko wyglądało po drodze, jak budowałem właśnie ten skład z informów na ikony, jak to wszystko udawało mi się upgrade'ować. Wszystko zostało rozegrane na streamie, ale zobaczycie wszystkie bramki oraz składy, więc na spokojnie nic was nie ominie, tak jak wam obiecałem w poprzednim odcinku. No i powiem wam, że na początku miałem jeden problem. Przez 3 spotkania, zobaczcie, na jakie składy ja trafiałem. Było coś takiego, później był taki skład i później był jeszcze taki skład. I naprawdę nie potrafiłem z nimi wygrać. I dopiero teraz uświadomiłem sobie, w jakiej sytuacji znajduje się właśnie aktualnie FIFA Ultimate Team. Tutaj już trafić na normalny skład to jest naprawdę rzadkość. No cóż, w takim razie przejdźmy do odcinka, jeśli wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę. No i mam nadzieję, że naprawdę ta seria wam się podobała, bo troszkę to, co się stało w FIFA, zepsuło tą serię. No cóż, ale taka kolej rzeczy. Przejdźmy w takim razie do odcinka. No dobra, co ty tutaj masz? 4-4-2, jest Bale, jest Modric, Ronaldo. No na pewno to jest skład lepszy od mojego, ale zobaczymy, jak będzie grał. Ocena 88, w porównaniu do tamtych, którzy byli wcześniej, to nie jest tak tragicznie. Come on, no nie! Dlaczego to nie wpadło? Nie! To jest aż niemożliwe, co on robi! Tego już nie obroni. Piotruś Zieliński! I z dedykacją dla kogo? 4MC4. Dzięki wielki za suba. Oj! Podajcie, kurczę, widzieliście, jak go trzymałem? Znaczy, próbowałem go trzymać. Ustawiłem się tam obrońcą i naciskałem pressing, ale nie zdążył podejść. 1-1. Jest 2-1. Tak jest! I Kubaczek, dziękuję za suba. Koniec, w końcu. Myślałem, że się przełamie najszybciej dopiero w grudniu opłatkiem. O, Marcelo też ulżyło. Będzie upgrade, chociaż jeden. W takim razie czas na kolejny upgrade. Bonaventura no jest wart około 15 tysięcy, więc nawet nie chce mi się go wystawiać na rynek transferowy. Żegnam tego pana. Tutaj w takim razie trzeba przywitać kolejnego. Narodowość Francja. No i to jest Petit 88. Myślę, że tutaj trzeba ulepszać na porządek środek pomocy. Później troszkę obronę wzmocnić, bo Zieliński i Mertens grają póki co ok. Okej, jest i kolejny przeciwnik, zobaczmy, co tutaj jest. 4-3-2-1, Harry Kane, Team of the Season. No i spoko. Myślę, że chociaż jeden normalny skład. Tylko pewnie jak na złość, to on będzie grał dobrze. Ucie panie, aż chyba sobie zdabuję. Teraz możesz wyjść. Idź szybko, idź. Ronaldo strzelił bramkę! No to on jeszcze gra? Ciszu, muszę ją odebrać najpierw i zobaczymy jeszcze na spokojnie. Ale najgorsze jest to właśnie, nie cierpię takich sytuacji, kiedy wysyłam do kogoś nagrodę, ona jest podpisana, ona jest wysłana priorytetem, żeby szybko dotarła, wszystko pięknie, ładnie, potem kilka tygodni leży na poczcie i wraca do mnie. Naprawdę nie cierpię tego. Bo ja za to później, że ona wraca do mnie, też muszę z powrotem zapłacić. Tak naprawdę to jest kasa wyrzucona w błoto.
Ronaldo? Ronaldo! PL, 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 PL. Nie, dobra, to było złe. Teraz. Jest hat-trick! O rany! Jak mnie to cieszy! Coś pięknego! Ronaldo, 3 bramki do tego, wygrany mecz, będzie podwójny upgrade. I ładnie. 2 upgrade'y, hat-trick Ronaldo, to jest to, co mi się podoba. Zobaczmy jeszcze na spokojnie na statystyki. 3 bramki są oczywiście, 10-0 ocena Ronaldo, 4-0 win. Trochę ulżyło. Mecz wygrany 4-0, 3 bramki Ronaldo, wygrana oczywiście również, więc 2 upgrade'y. Na prawej stronie zamelduje się Zanetti, myślę, że poradzi sobie lepiej niż Lichtsteiner. I na środku obrony póki co pojawi się tutaj ikona nowa, czyli Ferdinand. Naprawdę spoko statystyki, tak to się aktualnie prezentuje, nawet przesunę go tutaj, żeby ładnie wyglądało. I czas na kolejny mecz, no, 4 ikony już są, także powoli, powoli może się uda. Co my tutaj mamy? Coś czuję... No właśnie. Więcej SBC. Na prawej stronie Sterling? Więcej SBC jeszcze zrób. Jeszcze więcej. Kurczę, jeszcze ten kres po Salah. Overmars w ogóle, który jest tak szybki, że nawet go nie zobaczę. Jest! 1-0! Mertens, jak się obudził ładnie. Oj, mogła być druga bramka. Następny stream w lipcu, tak? A w ogóle wiecie, kiedy jest finał Mistrzostw Świata? W moje urodziny. Akurat jak Polska by wygrała, to taki prezent dobry, nie? Ronaldo! I Frey z subem, dziękuję. Dzięki wielkie za suba i mam nadzieję, że będzie Rage Quit. Tak jest! Pięknie, no takie mecze to ja lubię. Kurczę. I cyk, kolejny upgrade. No dobra, meczek wygrany i zanim Thanos mi już całkiem rozwali Zielińskiego, to na prawej, przepraszam, na lewej obronie musi pojawić się nowa ikona. Oczywiście to nie może być nikt inny jak Roberto Carlos. 90 tempa, myślę, że wystarczająco. I ta lewa nóżka będzie chodziła teraz ładnie. Kolejni przeciwnicy i mówię kolejni, bo grają we dwóch. To jest chyba, nie, to na pewno jest najsłabszy skład dziś, na który trafiłem. 80 oceny, zgrania 81. Może będzie szybko, oby. I cyk, brameczka. Uno, senior. Nie mogę się doczekać Forcy 4. O, ja... Ach, kurczę, będę musiał kupić Xboxa chyba. Ktoś napisał, że będą się bić jak ja z ziomkiem, a ja przeczytałem jak ja z ziemniakiem. Nie wiem dlaczego. I cyk, dwójeczka. Żeby strzelić hat-tricka Ronaldo. To jest jego druga bramka, proszę mi nie wychodzić jeszcze. No właśnie, powiedzcie mi, czy ktoś z Polaków zrobił takie fajne podsumowanie E3 na YouTubie? Bo chętnie bym obejrzał takie coś właśnie. Wiem, że dawniej Rok to robił, ale chyba teraz w tym roku już nie. Czemu się sami fałują? Co za lamusy. 4-0. Pięknie. Hat-trick Ronaldo. Proszę zostać, nie wstawajcie, grajmy dalej, idziemy po drugiego hat-tricka. O, a tak sobie strzelę. I wejdą. 3, 2, 1, ale Thanos tam wjechał chyba też. Ronaldo, 4 bramki, szybkie zwycięstwo i podwójny upgrade po raz kolejny. Widzę, że Thanos dalej próbuje zająć się moim Zielińskim, ale czas na kolejne 2 upgrade'y. 2 nowe ikony, oczywiście Schmeichel na bramkę wędruje. 92 overall, więc też fajne wzmocnienie i nowy środkowy pomocnik, to będzie zawodnik z Francji i to jest Blon, więc tak to wszystko się teraz prezentuje, myślę, że tutaj można, albo nie, na razie tak sobie zostawię, później pasuje się zabrać za tych dwóch panów właśnie z Napoli, a na końcu napastnicy, także idę szukać kolejnego przeciwnika i oj, nie ma toców, ocena 84,
jest Fekir. Trochę, no taki jak na obecne czasy fifowe, to taki średni skład. Na pewno już jest słabszy ode mnie. Od mojego, sorry. I cyk lobikiem. Kalma, kalma. Herbatki się napiję. Coś się goś odpalił, 2-0. Herbatka, tak, bo mam tutaj, patrzcie, o. Tutaj yerbę i sobie tak dolewam. Yerbę z cytrynką i z lodem. I też myślę, że fajnie wyszedł. Już wam mówię, jako bramkę strzelę. I ogólnie chciałbym, żeby to szło w tą stronę, żeby one były coraz bardziej profesjonalnie, coraz lepiej robione. I też piłkarsko chciałbym się poprawić, tylko no nie mam czasu na treningi regularne i to jest ten minus. Ale myślę, że od lipca, od sierpnia się może to uspokoi troszkę. To... O cholera. 3-1. Patrzcie, co się dzieje. 3-2. Było 3-0 na rajcie. On to się gościu odpalił. Kurczę, Alan tutaj biegnie za Mbappé. 3-3. Ale się podziało. O, masakra. Jest Ronaldo, hat-trick. Jest dobrze, jest hat-trick Ronaldo, więc upgrade 1 będzie na pewno. O to chodzi, brameczka z baniaczka, 5-3. Zanetti to był? Tak, Zanetti. Oj, ładnie to zrobił. Ej, serio, to ładnie. Ale trzymałem go i byłem pewien, że tą piłkę odbiorę. 5-4. Koniec kolejnego meczu i to jest znów podwójny upgrade. Ronaldo strzela 3 bramki, to co jest najważniejsze oczywiście. 10-0 ocena. Zwycięstwo 5-4. Statystyki. No, delikatnie na korzyść mojego przeciwnika. No dobra, czas na 2 kolejne upgrade'y za wygrany mecz i oczywiście za hat-tricka. Także zacznijmy może od środkowego obrońcy. Nowa ikona, Carles Puyol i obrona cała już jest gotowa. I na środku pomocy, ktoś bardziej defensywny i to jest Vieira, więc tak prezentuje się moja pomoc. No i teraz czas na ostatnich dwóch panów, czyli Zieliński i Mertens. Jakby się udało to zrobić w kolejnym meczu, to w ogóle byłoby spoko. Okej. No, wydaje mi się, że to nie będzie ostatnie spotkanie. 4-5-1 formacja. No fajnie, no fajnie, naprawdę fajnie. Tylko czemu ten Higuain jest na SP, to nie wiem. O nie. Ej, to powinna być bramka. Ładna bramka, kurczę. Zapakowali, 1-0. A szkoda mi tej sytuacji, gdzie miałem słupek na początku. Jest, udało się, Mertens 1-1. Oh. Tak właśnie czekałem, skoro nikt nie podchodził, to sobie uderzyłem i 2-1 mamy. Pięknie. Ronaldo i 3-1. Maciejka, dzięki za suba, 12 miesiąc. A i bramka. Pozdrawiam za jej fajny odcinek z Lotarem i Kamilem. To się cieszę, że się podobało, a my tu mamy 3-2 bramkę. Patrzcie na to, Ronaldo jak odpalił longshota, 4-2.
Nie karny. I cyk, delikatnie obok słupeczka. To czerwona kartka jest i w ogóle potrzebuje jeszcze jednej bramki Ronaldo. Kończymy serię? Tak, to jest koniec serii w tym momencie. 6-2, w drugiej połowie 3 bramki Ronaldo. Już ma 3? Co wy mówicie? Jeszcze próbowali go faulować tutaj. Ronaldo, raz, dwa, trzy, aj, nie zauważyłem. 4 bramki, chyba 4, tak jak piszecie. Zaraz to potwierdzimy. Ale po tym nieudanym początku wydaje mi się, że to będzie koniec tej serii. No chyba, że ten mecz przegra. Sześć, trzy. Koniec tej serii, to był ostatni mecz, a myślałem, że będę potrzebował jeszcze jednego spotkania. Ronaldo odbiera piłkę i zobaczmy, ile było bramek. 4 bramki, 8 strzałów, 4 bramki w wykonaniu Ronaldo na koniec tej serii. No cóż, w takim razie czas na ostatnie upgrade'y właśnie w tej serii. Nowy zawodnik HPO to Okocha i drugi upgrade zastrzelonego hat-tricka to Michael Owen, którym bardzo chciałem zagrać i zaraz to też się stanie, bo tym składem zagram już ostatni mecz i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na papierze prezentuje się bardzo fajnie. No i jestem ciekaw najbardziej tego Owena, także idziemy grać. O, proszę, jestem ciekaw, jak będzie grał Royce. No przód ma bardzo fajnie, jeszcze jakby tego Sané miał w tocie, nie? 88 oceny, ciekawy składzik. Owen i pierwsza bramka. Pięknie. 7 minuta, o to chodzi. Nauk jest reguła. No właśnie, ja uczyłem się według tej reguły i wszystko było spoko, a potem robiłem to samo na egzaminie i mi nie wychodziło. Czy zrobię po meczu moje przewidywania a propos mundialu? Ale to jest bez sensu, bo ja już to zrobiłem i będzie na kanale 2-0 JJ Okocha i to chyba będzie rage quit. Utracono połączenie z przeciwnikiem i tak kończy się ta seria rage quitem na sam koniec. No gość mnie wytrzymał. I to byłoby na tyle w tej serii. Mam nadzieję, że wam się podobało, że bawiliście się dobrze przez te wszystkie odcinki. Czy będzie kolejny sezon? Prawdopodobnie nie, no chyba, że coś naprawdę zmieni się w kolejnej FIFA i będę miał budżet na to, żeby zrobić coś fajnego, to wtedy pomyślimy. No ale aktualnie te wszystkie ikony, wszystkie karty specjalne po prostu są niewiele warte i też nie każdy chce oglądać po raz kolejny ikony, które i tak ma w swoim składzie, więc tak to wszystko wygląda. Jeśli jest ktoś nowy na kanale, jeszcze nie subskrybował, pod spodem kliknijcie, proszę subskrybuj, bo troszkę się będzie działo i też spore zmiany zapowiadają się na tym kanale, więc czerwiec kończy pewną taką epokę serii u mnie, no ale to zobaczycie w przyszłości, także trzymajcie się, do następnego, na razie i piona!